Witam po krótkiej przerwie i chciałam przedstawić pana Piotra Strzyżewskiego z Politechniki Śląskiej, który przedstawi wykład o temacie open source kontra rozwiązania z pudełka. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Piotr Strzyżewski i razem z moim kolegą Adamem Osuchowskim na co dzień pracujemy w Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej. Także troszeczkę inne podejście prawdopodobnie będziemy reprezentowali do różnych rzeczy, takie bardziej akademickie niż komercyjne. Ja chciałem w ogóle organizatorom podziękować, bo obdarzyli mnie pewnym kredytem zaufania. Oni nie widzieli do dzisiaj tej prezentacji. No tak się akurat złożyło, że przyjęli to w ciemno. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Zobaczymy. Nawet cię namawialiśmy do tego, ale wiesz, może być ostatni. Tak. No ja mam taką nadzieję ciągle. To jest taki balans pomiędzy tym, żeby was nie zawieść, ale jednak mimo wszystko, żeby nie podnieść tutaj, wiesz. No agenda jest stosunkowo krótka. Pewien wstęp. Najpierw powiem troszeczkę o rozwiązaniach open source i dlaczego tak, a nie inaczej. Potem o rozwiązaniach z pudełka. No i na końcu małe podsumowanie. Tutaj będzie, w ogóle ta prezentacja jest w taki sposób zorganizowana, że jest w pewnym sensie, chociaż zupełnie bez żadnych podtekstów i bez wcześniejszych intencji, w opozycji do tego, co Marcin Kuczera z Leona mówił w sali obok. On mówił, że wywalił wszystkie Linuxy, a ja powiem, dlaczego zostaliśmy przy Linuxie. Dobrze, więc wstęp. Dlaczego w ogóle żeśmy zaczęli się w to bawić? My jako wydzielona jednostka Politechniki mamy swoje zabawki i w zasadzie swoją sieć broniliśmy we własnym zakresie odkąd pamiętam. Natomiast w pewnym momencie postawiono przed nami takie zadanie, że okej, jest jeszcze uczelnia i konieczne jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na uczelni. Ja nie mówię, że zabezpieczenie tej sieci, ja nie mówię, że uszczelnienie, tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa, tak, żeby było lepiej niż było wcześniej. Więc nie jest potrzebne oczywiście jakieś 100% zabezpieczenie. Druga rzecz, no to już od wielu lat istniała potrzeba wprowadzenia blokad. Dawniej, jak jeszcze sieć akademicka była dużo mniejsza, nie mieliśmy zbyt wielu problemów. Ludzie byli bardziej świadomi, jeżeli już w ogóle komputer posiadali, to byli bardziej świadomi tego, co robią. Mam wrażenie, że istniało dużo mniej różnego rodzaju robaków, więc no tutaj nie było takich potrzeb, no ale to zaczęło rosnąć i te potrzeby blokad były coraz bardziej widoczne. No i parę lat temu uroczono nas nowym regulaminem sieci, który też do nas narzucał jakieś tam ograniczenia i wymagania, więc to też było przyczynek do tego, żeby gdzieś tam coś znowu rozbudować, coś znowu wprowadzić. No i stąd zaczęła się ta cała zabawa w zrobienie firewalla z definicji trochę dziurawego dla Politechniki. Tu nie ma jeszcze obrazka, celowo. W cudzysłowie jest wzięty sformułowanie sprzętowy firewall. Przez pewien okres czasu mieliśmy bardzo duże problemy z różnymi rzeczami, o których będę mówił za chwileczkę i wówczas nasz software'owy firewall zamienialiśmy na sprzętowy firewall, bardzo wydajny, super wydajny sprzętowy firewall, który jest przedstawiony na tym zdjęciu. Wykorzystujemy go czasami do dzisiaj. Przypuszcza w zasadzie każdą ilość pakietów. Ma pewne problemy ze stosowaniem reguł, które tam chcielibyśmy, żeby były, ale no nie można oczekiwać wszystkiego. Dobrze. Na samym początku struktura wyglądała w ten sposób, że mieliśmy kampus Politechniki, switch, zaporę i router. To był router na pasku. Zdaje się, że nazwa wzięta od Łukasza, tak mi się coś wydaje. Nie, to nie ty wymyśliłeś? Aha, no być może. Router na pasku, mianowicie od switcha do routera jest trunk około... O, to nie ja, u mnie się świeci. To ma jakiś... Przegrzał się. To znak. Tak, że będzie gorzej. Ale ciepły. No to znowu, tak. To tak zwanym międzyczasie, tam gdzie była ta zapora, od switcha do routera idzie trunk około 100 VLANów. VLANami separujemy różne jednostki na całej uczelni. No one idą oczywiście przez firewall w jedną stronę, do routera zawracane są w drugą stronę i wracają, więc przez firewall czasami ten sam ruch przechodzi dwa razy.
Za chwileczkę, jak się to, mam nadzieję, uruchomi, to będzie widać, u góry było takie obejście. Obejście jest dlatego, że tak jak wspomniałem, to miało być podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci, a nie jej zabezpieczenie, więc w sytuacji, w której myśmy na przykład zaeksperymentowali z czymś i ten eksperyment no, nie udał się, wtedy automatycznie spanning tree przerzucało ruch na obejście i uczelnia miała sieć, natomiast firewall oczywiście musiał być zestartowany albo coś innego musiało się dziać. Może chwilkę poczekamy jeszcze. W każdym razie ta struktura obowiązywała na samym początku, no i to było gdzieś jeszcze od 2002 czy 2003 roku, tak żeśmy to wprowadzili. No i przez pewien okres czasu trwała. Dobrze. Najpierw, tak jak mówiłem, chcę opowiedzieć o problemach z open source'em. Na samym początku stwierdziliśmy, że będziemy robili to na Linuxie. Dlaczego na Linuxie, a nie na BSD? Dlatego, że po prostu znamy Linuxa, a nie BSD na tyle dobrze, żeby móc ewentualnie podjąć jakieś ingerencje w kernelu czy coś innego zrobić. No i na sam początek wybraliśmy sobie jednostkę, że się tak wyrażę, organizacyjną naszej uczelni, to był akademik. Mieli więcej albo mniej szczęścia do naszych testów. No i to się oczywiście, te testy przez jakiś czas były prowadzone. Potem postanowiliśmy przepiąć to na cały kampus. No i oczywiście tutaj zaczęły się problemy. Na całym kampusie troszeczkę więcej było ruchu, troszeczkę innego niż w akademiku. Być może nie wszystko, żeśmy do końca przewidzieli. Takim chyba najczęstszym wówczas problemem była wydajność przy dużej ilości małych pakietów, czyli przy ataku, przy Synfludzie i tym podobnych historiach. To rozwiązanie, które myśmy zastosowali, świetnie się sprawdzało w zwyczajnych warunkach, przepuszczało kilkaset megabitów ruchu. Natomiast w sytuacji, w której narastała bardzo duża liczba właśnie małych pakietów, on sobie nie radził, ale z bardzo prostego powodu. Nie radził sobie kontroler przerwań. Przerwania w PC-cie są raczej taką słabo pomyślaną rzeczą, w moim odczuciu. I no, to była dla nas bardzo duża bolączka. Chociaż co ciekawe, w momencie, w którym automat wykrywał, że jest ten atak, dodawał regułkę, która cały ten ruch z jakiegoś adresu IP blokowała, wtedy to zaczynało sobie już całkiem przyzwoicie radzić, to znaczy odżywało. Tak? Tutaj jakoś to działało. Ten problem wydajności rozwiązaliśmy dużo później i o tym będzie kilka slajdów dalej. Wówczas, jak sądzę również teraz, wszyscy mówili NAPI. Przejdźcie na NAPI, nie będzie problemów z przerwaniami, guzik, prawda. Przy tej ilości tych pakietów to nie ma żadnego znaczenia. Król jest absolutnie nagi, NAPI jest w moim odczuciu, w moim prywatnym odczuciu, zresztą jak sądzę również Adama, absolutnie nieprzydatne do tej sytuacji. Tak, w naszej sytuacji kompletnie nieprzydatne. Czeskie radio. Tak jak mówiłem, nie przewidzieliśmy wielu rzeczy. Przy przełączaniu się z testów na akademiku na cały kampus. W pewnym momencie doszliśmy do takiej sytuacji, że minimum raz w tygodniu, proszę? Raz dziennie, tak. No, potem już nawet jeszcze częściej, nasz firewall się zwisał. Zwyczajnie zwisał, nie wiedzieli, co się dzieje. I taka sytuacja trwała przez jakiś czas, między innymi to obejście wtedy zostało wymyślone, żeby jak ruch nie przechodzi, to żeby cokolwiek chociaż było. Podłączyliśmy się debugerem bezpośrednio no i debugowaliśmy jądro. W międzyczasie próbowaliśmy na drugim urządzeniu łapać ruch i jakoś korelować, co się działo chwilę przed tym, jak ten zwis był. Doszliśmy do tego, że ktoś gdzieś na uczelni słucha czeskiego radia w internecie. Dlatego problem został ochrzony mianem czeskiego radia. Prawdopodobnie w życiu nie miało to żadnego związku, natomiast okazało się później, że był błąd z obsługą TCP Option, który po prostu powodował nieskończoną pętlę. No i ten błąd został przez nas zgłoszony. Ma ten numer, proszę? I poprawiony, bo poprawka od razu też poszła. Co zresztą spadły na nas potem gromy z jasnego nieba, bo myśmy wysłali błąd, opis błędu, poprawkę na backtracka, no i dokładnie Adam wysyłał, no i mieliśmy tam informację zwrotną, że nie powinniśmy w ten sposób postępować, chociaż lata nauczyły, znaczy późniejsze przypadki nauczyły nas, że to jest jeden z lepszych sposobów jednak wymuszenia na deweloperach jądra wprowadzenia jakiejś poprawki, bo jak pokażę później, czasami nie mają woli do tego, żeby zrobić coś, nawet jeżeli się podsyła gotowe patche. Dobrze, ale idźmy dalej. Błędy związane z VLAN-ami w jądrze 2.4 i tutaj słowo komentarza. Ja odnoszę wrażenie po tych naszych latach doświadczeń, że
Ludzie, którzy pisali tą część sieciową, oni słyszeli teoretycznie o VLANach i jeszcze jednym rzeczy, którą potem żeśmy zaczęli używać i o której potem też będę mówił. I to teoretycznie sobie zaimplementowali. I teoretycznie sobie to tam działało. Natomiast w praktyce była jazda na całego. Wtedy jeszcze było Jądro 2.4, no i te błędy związane z VLANami tam oczywiście się pojawiły. Pierwszy z nich to były fragmentowane pakiety IP w tagowanych ramkach ethernetowych, powodowały panik w sytuacji, w której używany był transparentny firewall i wykorzystywane było apptables, co miało u nas zastosowanie. No i jeszcze musiał być kontrakt włączony. Ciekawostką było to, że tak jak mówię, to było... goście tak teoretycznie do tego podeszli i ewidentnie było widać, że te rzeczy związane z VLANami były dopisywane później, że w wielu miejscach kodu było zaszyty na stały rozmiar nagłówka ethernetowego, w ogóle nie uwzględniający VLANów. Potem oczywiście następowało jakieś kopiowanie tego nagłówka. Funkcja myślała, że ma miejsce, nadpisywała coś, no i oczywiście rezultaty są znane. Znów Adam podsyłał patcha do tego. No i co się okazało? Okazało się, że ten patch został przez kogoś sprytnie poprawiony, nie wiedzieć po co, i wrzucony został do jądra, co spowodowało to, że zachowywało się to jeszcze gorzej. No i potem parę miesięcy później musiał Adam interweniować jeszcze raz, więc no tak jak tu jest napisane, nastąpiło uszkodzenie nadesłanej poprawki i parę wersji jądra później dopiero poprawiono ją. Była taka interesująca arytmetyka na wskaźnikach, pamiętam. Dobrze, idźmy dalej. Przesiedliśmy się na jądro 2.6, naturalnie były kolejne problemy, przecież to jądro było pisane wówczas no, teoretycznie od zera, więc wszystko tam było inaczej. Z naszego punktu widzenia świetna sprawa, dlatego że jądro 2.6, pamiętam, nam oferowało wtedy znaczące podniesienie wydajności. Myśmy już strasznie na tym 2.4 odbijali się od wydajności tego całego systemu, natomiast 2.6 nam troszeczkę skórę uratowało. No i znów, teoria mijała się trochę z praktyką, znów błędy z VLANami, znów fragmentowane pakiety, tym razem IP, UDP, przesyłane w tagowanych ramkach, nie są przepuszczane przez transparentny firewall. I co ciekawe, tak jak mówiłem, że myśmy wtedy wysłali opis błędu, który powodował zawieszenie się Linuxa, posłali mi patcha i nas no, troszeczkę pouczono, żeby nie użyć mocniejszych słów, pouczono nas, żeby tak nie robić, żeby zgłaszać to prywatnym kanałem i tak dalej, i tak dalej. No, nauczyło nas to, że to było skuteczne. Poprawkę do tego podsyłano kilka razy, nigdy nie została zaimplementowana. Do dzisiaj ten błąd istnieje w ostatnich wersjach jądra. My, szczerze powiedziawszy, straciliśmy już zapał do tego, żeby kopać się z koniem. Mamy własne repozytorium poprawek, więc wprowadzamy je sobie samemu. Ten patch, co ciekawe, był potrzebny dlatego, że VPN jednego z producentów popularnych na rynku akurat fragmentował pakiety UDP i jeden z naszych zaprzyjaźnionych administratorów zgłosił nam to, że jest jakiś problem z komunikacją pomiędzy uczelnią a jego tam instytutem. Dobrze. No i tak jak mówiłem, w pewnym momencie musieliśmy się odbić od tego problemu tych małych pakietów, więc nastąpił upgrade sprzętu. Struktura się troszeczkę zmieniła. W tej chwili są dwie zapory. No to naturalne było dla nas, że skoro nie jesteśmy sobie w stanie poradzić na jednej, to zrobimy dwie. Ja tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my cały czas w tak zwanym międzyczasie tych kilku lat testowaliśmy rozwiązania komercyjne, które zwyczajnie nie spełniały naszych jakichś tam oczekiwań i dlatego cały czas tkwiliśmy przy tym Linuxie, ale o tym będę mówił troszeczkę później. Gdyby się komuś z Państwa, przepraszam, takie pytanie tutaj nasunęło, dlaczego idziemy w ilość, a nie być może jakiś sprzęt, to właśnie dlatego. Także są w tej chwili dwie zapory sieciowe. Przez jedną z nich przechodzi pewna grupa VLANów, przez drugą z nich druga grupa VLANów. Gdyby jedna z nich wyleciała, no to ruch jest automatycznie przez spanning tree przełączany na ten drugi. Gdyby oba wyleciały, no to jest ciągle jeszcze obejście, ale tutaj dołożyliśmy jeszcze jedną rzecz, o której tutaj ciężko było zwizualizować na tym rysunku, mianowicie doszły bondingi, czy też te channele, w zależności od tego, jakiej, proszę? Czy też teamingi, tak, ja się będę trzymał nazewnictwa bonding. Doszły bondingi po to, żeby jeszcze bardziej rozłożyć przerwania, tym razem te sprzęty, na których to jest, te serwery PC-owe, miały kładkorowe
procesory, w związku z powyższym więcej rdzeni, więcej możliwości obsługi przerwań. Staraliśmy się to wykorzystać. Także z każdej strony wchodzą po dwie karty w tej chwili. Są dwie na wejściu, dwie na wyjściu i w drugim tak samo dwie na wejściu, dwie na wyjściu. No i oczywiście jeszcze tamto obejście. No i cóż, włączamy bonding i powtarzam tą samą śpiewkę co chwilę wcześniej. Goście słyszeli o tym. Fajnie, jest jakiś tam standard dotyczący bondingu. Zaimplementowali to teoretycznie, ale chyba nigdy w życiu nie byli w tym punkcie praktycznie. No i oczywiście my mamy kolejne problemy związane z bondingiem, a czasami z bondingiem i VLANami, dlatego w nawiasie jeszcze i VLANami. Pierwszy był taki, że pakiety LACP przekazywane były przez bridge. Jak u nas jest transparentne środowisko, o czym już parę razy trochę niejawnie, ale wspomniałem, no to jest bridge, jest zastosowany bridge, no i okazało się, że pakiety LACP z jednego z bondingów przechodzą sobie przez bridge, do drugiego z bondingów switche głupieją. No i to od razu ten problem jakby wystąpił zaraz po podłączeniu pierwszego z tych urządzeń w takiej konfiguracji przez nas zaplanowanej. Znów kolejna poprawka, no tym razem już, ponieważ straciliśmy, tak jak wspomniałem, zapał do kopania się z koniem, nie była podesłana, ale coś takiego istnieje. Druga, tablica hash przy używaniu bondingu nie jest poprawnie tworzona. Oczywiście w sytuacji, w której jest bonding, to tam można rozkładać ten ruch na podstawie różnych warstw, prawda? Na podstawie różnych przewidzianych atrybutów, czy też MAC-u, czy IP, czy chyba nawet portów TCP też można. I problem polega na tym, że zaszyte było na stałe, że jeżeli nagłówek jest innego typu niż IP, no to haszujemy po MAC-u, bez względu na to, co było ustawione. A myśmy sobie ustawili akurat po IP, bo z jednej strony był router i on miał zawsze stały MAC i po drugiej stronie były wydziały, to się słabo rozkładało. Tak naprawdę mieliśmy ruch na jednej tylko karcie, zamiast mieć mniej więcej porówno w bondingu. No i to kolejny był, tak jak mówię, problem, gdzie nie przewidziano istnienia VLANów, no w tym wypadku jeszcze w bondingu. Tak, ten był wysłany i też nic, więc tkwimy w przekonaniu, że tutaj słabo się raczej komunikuje z ludźmi od jądra. No i jeszcze jeden błąd związany z VLANami. Sprzętowe wsparcie dla VLANów. W niektórych kartach ono występuje i no, wówczas do systemu nie przekazywane są informacje o tagach. To występowało chociażby w E1000 przy założeniu pierwszego VLANu na nią, no ale u nas nie były założone na interfejsach VLANy, tylko cały trunk przechodził, więc wcześniej mieliśmy E1000, nie było z tym problemów. Zmieniliśmy kartę na BX2, no, na jakiegoś Broadcoma i on niestety miał to włączone nawet bez założenia interfejsu tagowanego. Znaleźliśmy w sieci poprawkę dla tych z tyłu, którzy nie są w stanie przeczytać. Poprawka definiowała, był taki ifdef. Nie, dobrze, ona wycinała kawałek kodu poprzez wstawienie ifdefa, w którym było I don't know what ASF is and don't really care either. Ktoś po prostu nie miał bladego pojęcia, co kawałek kodu czterolinijkowy robi w sterowniku. Wyciął go, rozwiązało to sprawę i myśmy tą poprawkę z sukcesem oczywiście zaimplementowali, bo naturalnie ta definicja nigdzie nie występuje, więc ten kawałek kodu jest zwyczajnie wycięty, tak? Dobrze. I jeszcze dodatkowo, jakoś tak przy okazji różnego rodzaju zabaw wyszło, że istnieje problem QNQ oraz innych w zasadzie takich zagnieżdżanych protokołów, mianowicie, proszę? PBB over Ethernet i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja tutaj jest tego rodzaju, że jeżeli mamy tą strukturę, do której ja może pozwolę sobie szybciutko wrócić, jeżeli po jednej i po drugiej stronie mielibyśmy urządzenie, które ma, no niech to będą nawet dwa Linuxy, VLAN na VLANie, prawda, QNQ, to jeżeli to przechodzi przez zaporę na Linuxie, Linux widzi, o jest VLAN, fajnie, więc ściąga to i patrzy na tą ramkę, co jest w środku. I tam patrzy, czy jest IP, bo przechodzi to do IP tables i nie, to nie jest IP. W związku z powyższym przepuszcza, bo nie ma reguł innych. Musielibyśmy zrobić reguły web tables, żeby wszystko, co nie jest jakiegoś, tak, jakiegoś określonego typu, to wywalaj. Natomiast normalnie nikt nie robi reguł web tables tego rodzaju, więc jest to przepuszczane, zwyczajnie przepuszczane. Linux nie robi iteracyjnego stripowania tych informacji, w związku z powyższym taki błąd istnieje, ale z naszego punktu widzenia on nie miał praktycznego zastosowania. Po jednej stronie jest zawsze router u nas, nad którym panujemy, a w zasadzie panują tam koledzy z działu sieciowego, którzy z tyłu siedzą. No i w związku z powyższym nie jest to dla nas jakiś problem natury technicznej. Dobrze. No i problemy z implementacją IPv6. Ja już to parę razy mówiłem. Zdaje się, że Łukasz jak dwa spotkania temu prowadził panel taki dyskusyjny, no ja wstałem, coś tam powiedziałem i między innymi powiedziałem to, że w Linuxie też, że nie tylko u vendorów, tak,
że w Linuxie też jest z tym problem. Adam próbował parę rzeczy tam ustalić kiedyś na liście dyskusyjnej i Dawid Miller, opiekun, jeden z dwóch opiekunów sieci w Linuxie, odpisał mu, że no, należy naciągnąć albo dokumentację, albo kod, żeby to wszystko razem ze sobą grało. No, w dokumentacji jest jedno napisane, kod robi drugie. Czasami jest tak, że dla tych samych, zdawałoby się tych samych parametrów, robione są dwie różne rzeczy w dwóch różnych sytuacjach. No, zachowanie tego kodu jest takie troszeczkę mało dojrzałe i wydaje się, że no, tam się niewiele dzieje. Więc myśmy jakoś tak z rezerwą do tego podeszli. Dobrze. I to było cały czas problemy z open source'em. No one są. My z nimi żyjemy do tej pory. Natomiast oczywiście były również testowane rozwiązania z pudełka. Zgłaszali się do nas vendorzy, czy też tam przedstawiciele, proponowali nam testy. Te testy były oczywiście przez nas jakoś tam akceptowane, jeżeli urządzenie wstępnie spełniało jakieś tam kryteria. Tych urządzeń przewinęło się troszeczkę przez te parę lat. Ja nie będę mówił firm, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ja tylko powiem o takich większych zapamiętanych przez nas, myślę, że bardziej komicznych zresztą, problemach, które były po drodze. Także kilku dostawców było testowanych, naturalnie wystąpiły problemy oraz braki funkcjonalności, które my byśmy sobie być może życzyli. No i po naszej stronie przez te lata cały czas rosły wymagania, tak? Więc czemu nie, skoro już mamy zmienić, wydać pieniądze, przywiązać się do czegoś, no to skoro żeśmy dojrzewali do jakichś kolejnych rzeczy, no to też wymagaliśmy ich od dostarczanych urządzeń. Jedno z dostarczonych nam urządzeń do testów filtrowało pakiety, i to tak selektywnie bym powiedział, filtrowało pakiety pewnej bazy danych. To taka średnio popularna baza danych na literę O. I 6 liter. Nie wiem, nie potrafili się dogadać, czy co do protokołu. Wszystko jedno. W każdym razie było to dość komiczne i z tego, co wiemy od znajomych, to nawet ticket był zgłoszony do tej firmy, chyba z pół roku był rozwiązywany. Zraziło nas to w każdym razie do tego produktu. Inny produkt, włączyliśmy go, wszystko ładnie, działa, zero regułek. No i po jakimś czasie dostajemy telefon, proszę sobie wyobrazić, że od kanclerza, w związku z powyższym to nie jest tam, że możemy sobie zignorować, że kanclerz nie może używać Windows Messengera. No więc jakoś tam wysłaliśmy chyba technika, żeby coś sprawdził, może coś się z komputerem stało i tak dalej, oczywiście się nic nie stało. Podłączony laptop też nie ma tej komunikacji. No po nitce do kłębka okazało się, że są zaszyte pewne reguły w urządzenie, które taki też znów mało popularny produkt jak Windows Messenger wycinają. I to też tak selektywnie, bo niektórym okazuje się, że działało, innym nie. Problemy z obsługą IPv6. Ja na to narzekam cały czas. Bardzo często jest tak, że dostawca deklaruje, że tak, obsługa V6 jest. Pytam w trybie transparentnym, no tutaj to może nie. Nie wiem, czy na sali jest ktoś z Fortigate'a, nie? No oni twierdzili już, że tak. Byłem na, celowo chciałem posłuchać, twierdzili, że tak, więc może będę testował kolejne rozwiązanie. Po czym pytamy, czy w tym trybie transparentnym na korytarzu, no i okazało się, że jeszcze chyba programowo. Więc ja poczekam jeszcze chyba, jak będzie w sprzęcie. Czasami wsparcie dla V6 oznacza tak, możemy przepuszczać całe V6, albo nie, możemy wyblokować całe V6, więc różnie to bywa. O, właśnie, problemy z SMB. Dostarczono nam kiedyś urządzenie bardzo dużego dostawcy. Spowalniało chyba przesyłanie plików, tak? To dramatycznie chyba na gigabitowej sieci, tak, jakieś prędkości były typu paręset bajtów, parę kilobajtów na sekundę przesyłanych plików. Nie wiem, ten protokół trochę już lat ma, więc miałem wrażenie, że jest dość dobrze opanowany, ale może mi się tylko wydawało. No, te zaszyte na stałe regułki, to już parę razy o tym wspomniałem. Zero konfigu, wszystko przepuszczamy, a jednak w środku coś tam nam blokuje, tak? No i rzecz kuriozalna. Następny punkt będzie dotyczył w zasadzie nie rozwiązania, tylko inżyniera sprzedaży, którego nam podesłano, podobno specjalisty. No zobaczymy. W każdym razie gość powiedział, że nie wie, po co są te regułki, więc może lepiej ich nie włączać. No, cóż mogę powiedzieć? No, to się samo komentuje.
Braki funkcjonalności. Po stronie braków funkcjonalności w zasadzie tylko dwa punkty będą. Zazwyczaj jest brak XML, RPC lub czegokolwiek podobnego. Myśmy przez lata już ten nasz firewall zintegrowali z paroma rzeczami na zewnątrz i lubimy te rzeczy. Będzie nam ciężko z nich zrezygnować i chcielibyśmy mieć możliwość wpływu na to, co się dzieje na urządzeniu właśnie przy pomocy chociażby XML, RPC. Ja mówię, że zazwyczaj, dlatego że już paru dostawców dojrzewa do tego, żeby to mieć. A paru ma to, jak się okazuje, na przykład miało w dużych operatorskich rozwiązaniach, a teraz przenosi to trochę niżej, no i no, się rozwija ten rynek. Dlatego ja mówiłem, że nam rosną wymagania cały czas. I to jest rzecz, która nas strasznie często nam się przydaje. Okazuje się, że jest jakiś problem, coś jest wycinane, coś nie jest wycinane, gdzieś ruch przechodzi albo nie przechodzi. Przyzwyczailiśmy się do używania TCP dumpa, który w środowisku Unixowym jest po prostu normalny, naturalny i działa. Natomiast w wielu tych rozwiązaniach jest niewielkie, albo okazuje się, że trzeba kupić jakąś drogą kartę, albo jest brak wsparcia dla właśnie funkcjonalności TCP dumpa, czyli zrzucania jakiegoś konkretnego określonego ruchu, czy on na tym urządzeniu jest widoczny, czy nie jest widoczny. Naturalnie można sobie to jakoś inaczej zorganizować, jakieś spana zrobić, czy tym podobne historie, ale no jest to dla nas jednak bardzo wygodne rozwiązanie. Dobrze, i szybciutkie podsumowanie. Rozwiązania open source, przy których jednak zostaliśmy, zawierają pewną liczbę błędów i dojrzeliśmy do tego, że jest dostępny kod, mamy pewne umiejętności, no i poprawiamy to sobie we własnym zakresie, dlatego że nie ma woli do poprawiania pewnych rzeczy przez twórców kernela. Nawet gdzieś z góra z miesiąc, może dwa miesiące temu rozmawiałem z kimś na podobny temat i usłyszałem taką opinię, że ta część sieciowa jest bardzo po macoszemu traktowana w Linuxie. No, zaczynam się skłaniać do tego samego poglądu. Natomiast no, rozwiązania z pudełka zazwyczaj niestety oferują wizję sieci przemyślaną przez producenta. I to się czasami ciężko wpasowuje w istniejącą sieć bez większych zmian. Za każdym razem, ponieważ my mamy transparentny firewall, za każdym razem, kiedy padało pytanie o V6 czy też o parę innych rzeczy, ze strony dostawcy było, a dlaczego nie zrobicie sobie w trybie gateway, czy też w trybie rutującym tego rozwiązania. Przecież to w sprzęcie nie ma żadnego znaczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, dostawca miał tą swoją wizję i ciężko mu było sobie wyobrazić, że my po prostu nie chcemy, żeby urządzenie było widoczne w sieci. Że mamy taką, a nie inną potrzebę. My mamy... Proszę? Tak, no, mamy podzielone też kompetencje pomiędzy różne działy, no a poza tym jesteśmy na uczelni technicznej, w związku z tym mamy parę tysięcy studentów, którzy czasami się nudzą, jak nie ma sesji i no, nie chcielibyśmy, żeby oni tam akurat gdzieś w sieci szukali, że wyszedł 5 minut temu jakiś exploit i nam wywalili to, bo będą wiedzieli, gdzie to jest, tak? No więc pewnego rodzaju takie zachowawcze podejście z naszej strony jednak tutaj istnieje. Dobrze. Ja dziękuję za uwagę i czy są jakieś pytania? Tak widzę, że z tyłu ktoś ma pytanie. Pierwsze halo, halo. O. Pierwsze pytanie jako użytkownik Linuxa. Czy jest możliwość dostępu do waszego repozytorium poprawek? Tak, znaczy kolega Adam jest głównym ich autorem, więc jeżeli mówi, że tak. To nie są jakieś, to są krótkie kawałki kodu, ale rozwiązują problemy, tak? A drugie pytanie, nie wspomniałeś na żadnym ze slajdów, jakiego poziomu ruchu zarządzałeś? Wydawało mi się, że kiedyś, gdzieś na początku wspomniałem, że przerzucał kilkaset megabitów ruchu. Ten ruch w tej chwili... Kiedyś było to około... Tak, tutaj Adam myślę, że bardziej technicznie jest w stanie odpowiedzieć. Tak, chyba tak. Że należy pamiętać o tym, że to przechodzi to w dwie strony, tak, więc... To różnie, bo to jeżeli wychodzi ruch na zewnątrz, na świat, no to idzie... To tylko raz, tak, ale pomiędzy jednostkami to przechodzi dwa razy. Między wianami, no to jest zawijane, tak jak tu mówił Piotr, ruch do SWIG, więc tak. To zawija to. Z naszej perspektywy oczywiście to, że to przechodzi dwa razy, to jest wada i zaleta. Wadą jest naturalnie to, że musimy mieć dwa razy większy, znaczy mamy dwa razy większe obciążenie tego, natomiast zaletą jest oczywiście to, że jeżeli się okaże, że gdzieś tam w jakiejś jednostce jest wirus, czy cokolwiek innego się stało i blokujemy jakiegoś delikwenta, to on nie wyjdzie już poza swój VLAN. Więc gdybyśmy to postawili za routerem, no to wtedy tylko blokowalibyśmy to na świata, no w środku uczelni to dalej było problematyczne, tak.
Łukasz. Ja mam pytanie. Dosyć dużo, jak rozumiem, dosyć dużo czasu spędzacie sobie robiąc tamte różne patche, dostosowując to do swoich potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Czy bawiliście się w ogóle w te rzeczy związane z dopalaniem sprzętowym obsługi ruchu, czyli NET, FPGA i tak dalej, jakieś doświadczenia może z tego macie? A propos filtrowania ruchu, bardziej, mniej jakby routingu, no bo to są rzeczy w miarę oczywiste. Czy my osobiście nie, aczkolwiek mieliśmy taki plan, jest taka czeska firma Inveatech, oni robią, myśmy kiedyś mieli na nich spotkanie z nimi. To mów głośniej. A, teraz tego mutu. Oni sobie robią taką kartę do normalną na PCI Expressie do zwykłego PC-ta, do zbrania flowów. No i tam się chwalą, że tam ciągną dość duże wartości z tego. I jak myśmy z nimi rozmawiali, że my mamy pomysł, właśnie chcielibyśmy zrobić to sprzętowo, dopalić, tylko mamy no, dużo mniejsze umiejętności, doświadczenie w programowaniu FPGA, to oni zdeklarowali, że owszem, to jest możliwe i chętnie pomogą. My byśmy, że tak powiem, jakiś taki koncept przygotowali, a ich specjaliści od FPGA, od programowania właśnie takich układów by to mogli wdrożyć. Także, ale na razie to była tylko czysta dyskusja i czysto takie dogadanie się. Nie mamy nic konkretnego, natomiast tak jak mówię, no być może jak się znajdziemy chwilę czasu i będziemy, no jakoś to będziemy mieli ochotę na to, to dojdzie do tego, że być może taka karta dopalająca wyjdzie pod ich marką, nie? Bo to podejrzewam, że to by oni chcieli też potem sprzedawać również. Znaczy tutaj jest jeszcze taka dodatkowa uwaga, że ponieważ Inwea jest związana z czeskim CESnetem, tak, bo to, to są też akademicy, to ja pamiętam, że bo tym głównym deweloperem jest Paweł Czeleda, ale ja się spotkałem gdzieś potem jeszcze z kimś innym z nich. I oni zdaje się, że wtedy też powiedzieli, że z uwagi na kryzys jakoś tam im obcięto fundusze, więc nie mają też na rozwój i sprzedają póki co to, co mają, więc... Tak, bo to są ludzie, którzy na co dzień pracują na chyba Politechnice w Pradze. Nie, w Brnie. Czy w Brnie, w każdym razie w Czechach, a że tak powiem komercyjnie sobie dorabiają w firmie komercyjnej takiej, która produkuje te rzeczy, które potem sobie testują. Natomiast sieci akademickiej. Był taki plan, żeby jak są tablice w IP Tables, to jest tablica RAW, to jeszcze przed nią wsadzić tablicę hardware. Więc i robić pewne rzeczy właśnie w hardware'ze. Także tak, ale no, raczej bym to traktował w kategorii pewnych planów na przyszłość niż czegoś, co będzie za dwa dni, tak? Na szeroko rozumianą przyszłość. Tylko wtedy, Łukasz, nie wiem, czy nie będziemy dla ciebie konkurencją już. W ogóle jesteście konkurencją, ja nie wiem. Tak. Nie, znaczy Paweł Czeleda powiedział, dlaczego oni nie zrobili tego najpierw we własnym zakresie, dlaczego się ograniczyli tylko do NetFlow i oni tam jeszcze chyba mają jakieś kilka innych zastosowań. No i on powiedział, że właśnie nie chcą być konkurencją na rynku firewalli w Europie, że nie mają takiego zamiaru i on takie sformułowanie, pamiętam, powiedział wtedy, bo no, ta karta według ich oceny potrafi kilka giga ruchu spokojnie, bo tyle było testowane, natomiast oni przewidują, że nawet kilkadziesiąt giga ruchu obrabiać sobie tam w tym FPGA, w tych największych modelach, natomiast no, zrezygnowali z tego. Nie wiem, czy to była prawda, czy nie, że nie chciał być konkurencją, czy też może nie potrafili, albo nie chcieli, albo jeszcze coś tam innego. No, nie, no ale nie sądzę. Tak. Tak, tak. No ja nie wierzę, żeby to szybko trafiło pod strzechy, głównie dlatego, że pod strzechy to nie ma chyba sensu, natomiast do firm wszyscy są przyzwyczajeni do tego, żeby kupować od ciebie, no proszę cię. No. Będzie taki firewall potrzebny. Nvidia robi teraz, pewnie wszyscy widzieli zainteresowanie, Nvidia teraz zaczęła ogłaszać coraz więcej, bo najpierw były takie slajdy, które były totalnymi fejkami, że będzie firewall. Natomiast Nvidia ostatnio zaczęła faktycznie pokazywać, że będzie robiła na kartach graficznych firewalla i tam różne inne fajne rzeczy. Przy czym oni, jeśli chodzi o Linuxa, no to oczywiście są zamknięci na sterownik, dają binarny i pewnie nie będą chcieli tego jakoś szczególnie udostępniać. Natomiast tych projektów dotyczących NetFPGA jest bardzo dużo w internecie, jak można poczytać i poszukać. Są już komercyjne firmy, które sprzedają normalnie całe solution development kit do tego, żeby coś tam oprogramować. Natomiast nigdzie nie widziałem właśnie robienia firewallingu. Jest routing, switching, jakieś tam proste filtrowanie statyczne. No ale okej, dzięki. Jeszcze tylko chciałem dodać do tego, co mówiłeś odnośnie stosu, implementacji jego i VLANów, że podobne problemy są, jeżeli byś ktoś chciał stosować QinQ, to działa bądź nie i są podobne kwiatki w kodzie typu nie wiemy skąd to się wzięło, ale tak chyba powinno być.
I podobnie jest problem z STP, które działa dobrze, o ile się nie ma VLANów na tych samych interfejsach i się nie chce robić VSTP bądź MSTP. Hmm. No, to jest bardzo prawdopodobne. Ja obstaję, że te bardziej zaawansowane technologie jednak były tam pisane, zaawansowane. Były pisane z teorii, a nie z praktyki, nie przećwiczono tego. Poganiają. Już można? Tak? Tak, tak. No, dziękuję bardzo za udział w konferencji. Jeżeli jeszcze ktoś byłby chętny do losowania nagród, to koleżanki przy drzwiach mogą rozdać formularze, które trzeba wypełnić. I za chwileczkę odbędzie się tutaj zakończenie konferencji i to będzie właśnie w tej sali, także kto chce wyjść, może wyjść, a kto nie zostać. Dziękujemy bardzo za wykład.